Witajcie, dzieciaki. Dzisiaj czytamy fragment z Księgi Rodzaju. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Ten fragment mówi nam dzisiaj o Bożej równowadze. Mamy dzień i mamy noc. Mamy lato i zimę, ale mamy też naukę i zabawę. Mamy sen i mamy działanie w ciągu dnia. Dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, abyśmy pamiętali, że taka równowaga istnieje w naszym życiu i żebyśmy też się o nią troszczyli, bo to Bóg tak stworzył świat, że ma on w sobie pewną równowagę. Czyli na przykład warto jest pamiętać, żeby spędzać czas z kolegami i koleżankami, ale także z rodzicami. Warto pamiętać, że czasem w życiu jest nam smutno, ale mamy też chwilę, kiedy jesteśmy radośni. I tak jest, bo Pan Bóg tak stworzył świat w swojej wielkiej mądrości i możemy temu zaufać. Słowo Boże nam o tym mówi. Zachęcam Was dzisiaj, żebyście napisali w komentarzu, czego dzisiaj w Waszym życiu będzie więcej, a czego mniej, żeby osiągnąć Bożą równowagę. Pomódlmy się razem do naszych aniołów stróżów. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pamiętajcie o hashtag Moja Biblia w komentarzu i o Waszych uśmiechach każdego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!